Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Dzisiaj przed nami wyjątkowo ciężkie zadanie, bo opowiemy Wam o jednym z największych geniuszy w historii, którego życie było tak kolorowe, a lista osiągnięć tak długa, że jego biografia to nawet Wam pokaże. Jego biografia to prawdziwa cegła, to też zrobimy inaczej. Bo o Monie Lizie to słyszał każdy, a my skupimy się dziś na mniej znanych faktach z życia, oczywiście Leonarda Da Vinci. Dlaczego ten geniusz nie chodził do szkoły? Czy zabawiał się z męskimi dziwkami? Co sądziło o penisach, a co o waginach? Czemu nie jadł mięsa, czemu grzebał w trupach i jak zrobił sobie smoka? Takiego Leonarda na bank nie znacie czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Leonardo urodził się 15 kwietnia 1452 roku we włoskiej miejscowości Vinci. I to w sumie koniec klasycznych, że tak powiem, informacji, bo nawet jego powołanie na świat odbyło się w sposób Odbiegający nieco od ogólnie przyjętych norm. Otóż ojciec naszego dzisiejszego bohatera z zawodu notariusz, podróżując w swoje rodzinne strony, czyli właśnie do Vinci, lubił sobie przy okazji pouprawiać przygodny seks. Co prawda był już zaręczony od jakiegoś czasu, ale nie widział w tym większego problemu. Właśnie podczas jednej z takich eskapad jego partnerką została 16-letnia lokalna sierota. No i oczywiście parka wpadła i zrobił się Leonardo. I teraz sobie niektórzy pewnie myślą, o jaka biedna ta dziewczyna, mało lata, bez rodziców, jeszcze chłopią zbrzuchacił. To znaczy, to w sumie wszystko prawda, ale mogła i tak trafić gorzej, bo jej partner zachował się jak porządny facet i nie zostawił dziewczyny i syna na lodzie. hajtać się z nią nie mógł, ale załatwił jej innego męża, a synem opiekował się jak tylko mógł, a jak nie mógł, to odsyłał chłopaczka do dziadków, więc źle nie było, ale i tak konsekwencje bycia nieślubnym dzieckiem szybko Leonarda dopadły. Bo dziecka z nieprawego łoża nie można było zapisać do takiej szkoły z prawdziwego zdarzenia. Da Vinci uczył się więc przez jakiś czas w szkole rachunkowej tak zwanej, ale do wszystkiego innego doszedł sam. I potem się tego nie wstydził, wręcz z dumą podkreślał, że był człowiekiem nieuczonym, a w czasie jakiego ziomki zakuwały teorię, to on wszystkiego uczył się przez eksperymenty. Oczywiście teorie też cenił i robił dużo notatek. Lewą ręką bo tak, Da Vinci był leworęczny, ale to wcale nie jest najciekawsze w jego notatkach, bo jak sobie na nie spojrzycie, to szybko zorientujecie się, że są pisane od prawej do lewej strony. Wiele osób twierdzi, że to specjalny kod Da Vinci'ego, dzięki któremu można odczytać jego teksty tylko przy użyciu lustra. Błagam, nie wierzcie w to pierdzielenie, bo mnóstwo leworęcznych osób właśnie tak pisało, bo pisząc, że tak powiem, normalnie, po prostu rozmazywało sobie literki, zanim atrament zdążył wyschnąć. Być może ojciec marzył o tym, żeby jego nieślubny, aczkolwiek kochany syn poszedł w jego ślady i został notariuszem, ale bardzo szybko zorientował się, co tak naprawdę kręci Leonarda. Chłopak bez przerwy rysował i rzeźbił. To też w 1464 roku ojciec ściągnął go do siebie, do Florencji i załatwił mu praktyki u pana Weroccia, bardzo cenionego wówczas artysty. Chłopak był przeszczęśliwy, chociaż samego miasta nie lubił. Generalnie do końca życia narzekał na duże miasta. A twierdził, że nie za bardzo lubi w nich przebywać, co nie zmienia faktu, że większość życia i tak w nich spędził. No może i ludzi w cholerę, śmierdzi i korki, no ale na wieś pizzy nie zamówię. Pan Weroccio nauczył naszego dzisiejszego bohatera wielu istotnych rzeczy, jak na przykład roli światła i cienia w obrazach, ale też niestety nauczył go, że każdy Włoch, nie tylko robotnik, nie tylko urzędnik, ale artysta też, zawsze może odłożyć robotę na jutro. Tak jest, okazało się, że Da Vinci był tym artystą, który pracował jak miał na to ochotę, a nie jak inni, bez wytchnienia. I w związku z tym efekt tego był taki, że niektóre projekty ciągnęły się latami, a niektórych w ogóle nie kończył. Oczywiście jeszcze sobie o tym dzisiaj będziemy wspominać, no ale musimy zacząć od jednego z pierwszych zleceń Leonarda. Raczej Was nie zdziwi, że załatwił mu je ojciec. Nie było to nic bardzo skomplikowanego, po prostu jakiś typ spytał go, czy nie zna kogoś, kto mógłby namalować mu coś fajnego na tarczy. Ojciec stwierdził, że nie No, mój syn fajnie maluje to dam mu do roboty. Jak słyszycie, nie było to nic strasznie trudnego, ale Leonardo tak się zaangażował w namalowanie jak najlepiej smoka ziejącego ogniem, że żeby wszystko wyszło realistycznie, to zaczął do domu znosić zdechłe jaszczurki, nietoperze czy węże. Prace trwały bardzo długo, bo Leonardo chciał być dokładny. No i w związku z tym w pewnym momencie zdechłe zwierzęta zaczęły walić tak potwornie, że nie szło wytrzymać. Ale nasz bohater był tak wkręcony, że nie zwracał na to uwagi. A jaki był finalny efekt. Jak ojciec zobaczył Smoka, to prawie umarł ze strachu. Taki był realistyczny. Stwierdził, że to jest tak znakomite, że temu typowi kupił na mieście jakąś inną, malowaną tarczę, a finalnie dzieło Leonarda trafiło do księcia Mediolanu. Na praktykach u Pana Verrocchi Leonardo powoli zaczął się też stawać specjalistą od efektów specjalnych, bo ta pracownia przyjmowała zlecenia od teatrów na wykonywanie scenografii do przedstawień. Oczywiście Da Vinci podchodził do tematów bardziej ambitnie niż chmury z waty i drzewo z tektury, bo to właśnie podczas prac dla jednego z teatrów stworzył swój pierwszy projekt helikoptera. I to jeszcze bez załogowego. Jak miał działać? Chociaż może zanim wytłumaczymy sobie zasadę działania tej maszyny, to zastanówmy się w ogóle po cholerę ona w teatrze. Miała umożliwić aktorom zstępowanie z niebios w niektórych scenach. No dobra, to teraz przejdźmy do zasad działania urządzenia, które nazwano śrubą powietrzną. Proszę bardzo, ilustracja poglądowa w tle. Dziękuję serdecznie. Jak dobrze widzicie, to było płótno skręcone na takiej konstrukcji z drutu i drewna. A co z napędem, ruch wirnika miała zapewniać mocno skręcona blaszka, która po zwolnieniu blokady miała się zacząć rozwijać. Proste, ale genialnie proste. A jak to działało w praktyce? Niestety nie wiadomo, bo projekt nie wyszedł poza kartkę, ale to dobrze pokazuje jaki łeb miał Da Vinci. Ej! ej. Dałoby się jakoś odkręcić te Blackhawki? Bo właśnie usłyszałem o tańszej opcji. Leonardo skończył praktyki w 1472 roku i od tej pory był już mistrzem. I to nie jest jakieś moje przesadne uwielbienie w jego kierunku, tylko po prostu taki był jego oficjalny tytuł. Na jakiś czas wyjechał poczilować troszeczkę na wsi, gdzie w sumie przy okazji stworzył nowy nurt w sztuce, czyniąc z natury już nie tło, a główny motyw. Ciekawe? Może dla niektórych tak, dla mnie natomiast średnio, więc zamiast się rozwodzić na ten temat, to Wam opowiem, jak go oskarżono o igraszki z męską dziwką. Było to w roku 1476 i co prawda nie przycięto naszego bohatera na gorącym uczynku, ale ktoś podfajeszował go do, serio nie zmyślam, nocnej straży. Tak się nazywały służby we Florencji, którym można było zgłosić, jak się podejrzewało, że ktoś się nie najlepiej prowadzi. Generalnie sytuacja wcale nie była wesoła, bo za tego typu akcje można było dostać nawet karę śmierci, ale Da Vinci miał gigantycznego farta, bo razem z nim w tej sprawie było oskarżonych jeszcze trzech gości, z czego jeden z bardzo wpływowej rodziny, więc sprawę umorzono. I teraz, może, niektórzy odetchnęli z ulgą i pomyśleli sobie: O, to całe szczęście, że w takim razie nie ma dowodów na to, że Leonardo da Vinci wolał chłopców. Pff, kto wam tak powiedział? Dowodów wcale nie musimy szukać. Leonardo da Vinci był. Zadeklarowanym gejem nie obnosił się z tym jakoś przesadnie, ale z drugiej strony za bardzo się z tym również nie krył. Chłopaków miał kilku, ale najdłuższy romans zaliczył z chłopakiem imieniem Giacomo, którego opisywano jako... Młodego mężczyznę, niezwykle świetnej i wdzięcznej urody, mającego piękne włosy, bogate i bujne, które podobały się ogromnie Leonardowi. Jeśli z jakiegoś powodu niektórych z Was zniesmaczyła orientacja Leonarda, to co powiecie na informację, że jego znajomość z Giacomo zaczęła się jak chłopak miał 10 lat. Tylko żebyście nie pomyśleli, że Da Vinci uprawiał z nim seks w tym wieku. Nie, nie, dziesięcioletni Giacomo wprowadził się do 38 już wówczas letniego Leonarda i najpierw był jego... Pomocnikiem, później uczniem, wreszcie sekretarzem, i dopiero po pięciu latach znajomości panowie rzucili się sobie do okrężnic. Tylko pewnie się teraz niektórzy z Was zastanawiają, co on widział w tym piętnastolatku. Nie mam pojęcia, ponieważ zachowywał się, no, dokładnie tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Był rozwydrzonym gówniarzem. Nastolatkiem, który podkradał kasę, robił sceny, obrażał się nie wiadomo o co, ale z jakiegoś powodu Leonardo trzymał go przy sobie i rozpięto. Jeszcze kupując buty, modne pończochy i ubrania w ich ulubionym kolorze, oczywiście różowym. Masz jakiś problem z różowym kolego? Myślę, że w ciągu ostatnich paru chwil zdążyliście się już zorientować, ale żeby nikt nie miał wątpliwości, to powiem wprost. Leonardo Da Vinci dość mocno lubił penisy, ale chyba nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo. To też może przytoczmy sobie fragment wypowiedzi samego zainteresowanego. Mężczyzna nie powinien wstydzić się tego, że nadaje swojemu penisowi imię. Nie powinien też mieć oporów przed pokazywaniem penisa innym. Nie należy zakrywać i chować czegoś, co zasługuje na to, by być ozdabiane i prezentowane z całym należnym ceremoniałem. Natomiast jeśli chodzi o damskie narządy, to brzydziły go tego. Sami posłuchajcie. Samo spółkowanie, a także przeznaczone do tego celu narządy są tak odrażające, że gatunek ludzki niechybnie by wymarł, gdyby nie piękno twarzy i ozdoby, jakimi stroją się uczestnicy tego aktu, a także gdyby nie skumulowany w nich naturalny popęd. W 1482 roku pojawiła się na rynku pracy oferta dla artysty od wszystkiego na dworze mediolańskiego księcia Ludwika z tylko że trzeba było złożyć list motywacyjny i wielu z nas składając kiedyś CV. Troszeczkę niektóre rzeczy ponaciągała. Oczywiście, wiadomo, że nikt się teraz do tego głośno nie przyzna, ale spokojnie Wielki Leonardo też tak zrobił, bo w swoim liście motywacyjnym oczywiście zawarł też mnóstwo prawdy, że na przykład potrafi lepiej niż ktokolwiek inny na świecie malować czy rzeźbić, ale stwierdził też, że potrafi budować machiny wojenne. A to już nie do końca była prawda, bo potrafił je projektować, ale budować tak, żeby działały. Tego jeszcze do tej pory nie próbował, ale trzeba mu przyznać, że same projekty robiły wrażenie. Na przykład mechanizmy do odpychania drabin z obleganych murów. Co tam jeszcze? Gigantyczna kusza, machina oblężnicza z krytym pomostem, ale na mnie przynajmniej ogromne wrażenie, największe chyba, zrobił rydwan z kosami przed, po bokach i za. No, zresztą popatrzcie na rysunek, to jest praktycznie kosiarka do ludzi. Te projekty zrobiły ogromne wrażenie i Leonardo dost Dostał robotę. Czemu? Bo sforcowie przejęli władzę siłą i chcieli mieć w razie czego pod ręką człowieka, który byłby im w stanie stworzyć broń mniej lub bardziej masowej zagłady. Na szczęście Leonardo nie musiał wprowadzać w życie swoich śmiercionośnych projektów, bo czasy były względnie spokojne, to też mógł się skupić na byciu inżynierem i malarzem. To właśnie w Mediolanie powstała Dama z Gronostajem, ale. To jest nie aż tak ciekawe jak fakt, że również w tamtejszych teatrach Leonardo dalej bawił się w speca od efektów specjalnych. Raz na przykład spowodował masowy opad żuchwy u widzów, jak cały sufit zamienił w nocne niebo używając niewielkich pochodni, a z tego nieba w pewnym momencie zstąpili bogowie i zaczęli wychwalać, oczywiście, żonę szefa Leonarda. Da Vinci umiał się nawet po mistrzowsku podlizać. Zanim przejdziemy do fajnej historii jednego z jego największych dzieł, to powiedzmy sobie coś, o czym pewnie niewiele osób słyszało. Otóż Leonardo był nie tylko gejem, ale był też wegetarianinem, ale nie takim, wiecie, agresywnym typem, który bez przerwy wrzuca na Face'a. Posty porównujące jedzenie z habowych do, nie wiem, Holokaustu. Nie, on się nie rzucał do gardła swoim mięsożernym znajomym, wręcz przeciwnie, jak przychodzili do niego w gości, to nawet im gotował ich ulubione mięsiwo. Sam jadł co innego, ale nie miał z tym żadnego problemu. A czemu był wege? Bo jego naukowy umysł w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że zwierzęta też muszą odczuwać ból. Oczywiście wiedział, że świata swoją postawą nie zmieni, że ludzie dalej będą jeść mięso, ale on po prostu chciał mieć czyste sumienie i nie dokładać do tego swojej cegiełki. W ogóle bardzo lubił zwierzęta i zdarzało mu się na przykład idąc przez targ kupić ptaki zamknięte w klatce tylko po to, żeby je zaraz wypuścić. Lećcie wolne ptaszyny. A co tam Leonarda w robocie? Był już wielką gwiazdą, więc tym bardziej nie uważał, że należy zmienić podejście do pracy, co oczywiście nie każdemu się podobało i najlepszym na to przykładem jest historia powstawania Ostatniej Wieczerzy, jednego z największych dzieł naszego dzisiejszego bohatera. Otóż mieszkańcy Florencji, którzy schodzili się do klasztoru, żeby popodglądać, jak mistrz pracuje, bo to właśnie tam miało to dzieło powstać, nie zawsze mieli ku temu okazję, bo były takie dni, jak Leonardo wpadał, wchodził na rusztowanie, Dosłownie dwa razy machał pędzlem, po czym uważał, że no, to na dzisiaj feirant. Tak jak już wspomniałem, nie każdy był tym zachwycony. Szlak jasny z powodu obsuwy trafiał przeora klasztoru, w którym to wielkie dzieło miało właśnie powstać. Ale jego opinię to akurat od początku Dawidzi miał głęboko gdzieś. Dużo gorzej, że zaczął się niecierpliwić książę Ludwik, główny inwestor, że się tak wyrażę, ale i na niego Leonardo znalazł sposób, ponieważ powiedział. Książe. Nawet jak ci się wydaje, że artysta nie pracuje, to on tak naprawdę ostro pracuje tylko w głowie nad pomysłami. Władca chyba uwierzył, ale już całkiem rozmontował go tekst Da do wkurzającego przora, który stwierdził, że jak się ojciec będzie tak wpierniczał, to ojca twarz namaluje Judaszowi. Ludwik parsknął śmiechem i powiedział, dobra, Leonardo, pracuj sobie jak chcesz. Chociaż Leonardo, i tak pewnie mając zgodę czy nie pracowałby swoim tempem. W końcu był wielką gwiazdą i nawet się tak ubierał. Łatwo go było na mieście poznać, bo nikt inny takiej stylu wy nie miał. Leonardo Da Vinci śmigał sobie po ulicach najczęściej w swoich ulubionych, różowych, aksamitnych ciuchach. Chyba, że raz na jakiś czas miał ochotę, to zakładał arabską szatę, bo w sumie kto mu zabroni. Na tych spacerach często towarzyszył mu też jego chłopak, który z kolei bardzo lubił brokatowe płaszcze. Oczywiście te wszystkie ciuchy były strasznie drogie. ale jakie piękne! Dawinczy był wielkim celebrytą, ale oczywiście nie jedynym w swoich czasach. Jak się dogadywał z innymi artystami? W reguły świetnie, no w sumie z jednym wyjątkiem chodzi o Michała Anioła, który był młodszy od naszego dzisiejszego bohatera, ale miał już na swoim koncie mnóstwo wielkich dzieł, w tym Pietę. Tylko, żeby się komuś nie pomyliło: Pieta to takie dzieło, na którym Matka Boska trzyma ciało zdjętego z krzyża Chrystusa, a nie to, w czym się kepsaje, to jest pita. W każdym razie obaj panowie sobie publicznie dogryzali. Raz, na przykład, Leonardo został poproszony na ulicy przez grupę uczniów, żeby im wytłumaczył jakiś cytat z Dantego, i akurat obok przechodził Michał Anioł, więc Da Vinci rzucił prześmiewczo: niech on wam wytłumaczy, skoro to taki wielki artysta. Ale niestety Da Vinci nie przewidział, jak dobry w ripostowanie jest Michał Anioł, ponieważ odparł on. Sam im wytłumacz, stary bucu, i jeszcze dodaj tą anegdotę, jak ci niedawno nie wyszła rzeźba konia w Mediolanie, bo tym to się jakoś nie lubisz przechwalać, prawda? No, zdecydowanie to starcie wygrał Michał Anioł, ale było jeszcze mnóstwo innych. Kolejnym ważnym momentem w życiu Leonarda były odwiedziny szpitala, w którym poznał pewnego starca. Dziadek miał już ponad 100 lat i podobno nigdy nie chorował. No niestety ten stan nie trwał już zbyt długo, bo po pewnym czasie dotarły do Dawinczego informacje o śmierci dziadunia. Ta śmierć miała być podobno zaskakująco lekka. I umysł naszego dzisiejszego bohatera stwierdził, że no nie popuści, musi zbadać ten do niedawna okaz zdrowia i Dojść do tego, co faktycznie go ostatecznie pokonało, jednak w wyjątkowo delikatny sposób zapewniło mu przejście na tamten świat. Poprosił więc o zgodę na przeprowadzenie sekcji zwłok. Otrzymał ją i co? Odkrył coś? Oczywiście, że coś odkrył. Jako pierwszy opisał mechanizmy prowadzące do miażdżycy. Wkręcił się dość mocno w te wszystkie sekcje, bo przeprowadził ich jeszcze koło 20, ale nie tylko dla celów naukowych. Bo przy tych sekcjach dokładnie przyglądał się budowie ludzkiego ciała i później przenosił to, co widział, na swoje super dokładne rysunki. Nie tylko jeśli chodzi o wygląd mięśni, ale też na przykład organów wewnętrznych. Później tej wiedzy używał, żeby jak najlepiej oddać wygląd ludzkiego ciała na swoich obrazach. Na przykład tak zrobił przy okazji Mony Lisy, o której może jednak innym razem, a teraz opowiedzmy sobie coś innego. Widzieliście, że Leonardo zrobił sobie smoka? Zaraz! Zrobił? Ano, zrobił! Miał już ponad 60 lat, kiedy trafił do Rzymu jako honorowy gość papieża, a czemu się przeprowadził? Bo nad Mediolanem zaczęły się zbierać czarne chmury i Dawinczy stwierdził, że nie ma nic przyjemnego najprawdopodobniej w przebywaniu w mieście, ogarniętym wojną. No nie trzeba być geniuszem, żeby przyznać mu rację. W każdym razie pewnego dnia jego rzymski ogrodnik pokazał mu jaszczurkę. Leonardo popatrzył na nią i stwierdził, że w sumie fajna, ale on by ją jeszcze troszeczkę stuningował. Leonardo dorobił jej skrzydła ze skórki innej jaszczurki i przytwierdził je silnie miksturą z rtęci, tak że się ruszały i drgały pod wpływem ruchów zwierzęcia. Dorobił też jaszczurce oczy, brodę i rogi, oswoił ją, zamknął w pudełku i przerażał nią wszystkich przyjaciół, także uciekali. Po czasie spędzonym w Rzymie nasz bohater trafił w gościnę do Francji, do samego króla Franciszka I Walezjusza. Tak jest, w gościnę, bo inaczej tego nie można określić. Leonardo dostawał hajs za nierobienie niczego, no może z wyjątkiem spędzania czasu z królem. Franciszek był młodym gościem, ale był niezwykle ogarnięty. Wiedział, że Leonardo nie będzie żył wiecznie i chciał jak najwięcej wiedzy od tego geniusza wyciągnąć. Panowie spotykali się praktycznie codziennie, a Franciszek, Uczył się ile tylko mógł. Bo starość coraz wyraźniej, niestety, dawała o sobie znać: Leonardo przeszedł udar, a w wieku 67 lat Zmarł, zostawiając po sobie niepojętą ilość dzieł sztuki i jeszcze więcej niesamowicie pomysłowych projektów, które gdybyśmy mieli omawiać po kolei, to pewnie siedzielibyśmy tutaj z miesiąc, ale nic straconego, bo jeśli chcecie dokładnie poznać życie tego niesamowicie kolorowego człowieka i poznać jeszcze kolejne fantastyczne anegdoty z jego biografii, to koniecznie sięgnijcie po książkę. Leonardo da Vinci, wydawnictwa insignis. Jeśli w jakiś sposób jednak przeraża was objętość tej książki, to gwarantuję, że czyta się ją fantastycznie, bo odpowiada za nią ten sam gość, który stworzył bestseller Steve Jobs, Walter Isaacson. Także koniecznie sięgnijcie po Da Vinciego, a my widzimy się już niebawem.